Du musst mal schnell Gas da hinne. Fajnie było się spotkać z całą drużyną, bo wszyscy zawodnicy jednak dotarli. Może trening, te trzydniowe treningi zaliczyły. Jeździli na trzech różnych motorach w trzy dni, no i
Na razie może być jeszcze zadowolony. Szkoda, że taki miły incydent wyszedł w ostatnim starcie, gdzie magnes mi wypadł. No ale zrobimy to, nie będzie wszystko działać. Bo fajnie się pościgać, bo brakowało mi tego. Na pewno przy takiej prędkości to nie jest to co lód. No i tak jak wspomniałeś, 3 dni jazdy nas czeka. Mam nadzieję, że jutro startujemy w zielonej i naprawdę będzie. Dobrze się jeździło, dzisiaj pierwszy raz wyjechałem na tor, tak że dzisiaj na spokojnie, ale pełny gaz był, także jestem zadowolony. Tylko mi powiedzieć, to był dopiero pierwszy trening, tak jak mówiłem, także na razie nic, bo nie próbowaliśmy zmieniać. Tylko jazda. Pierwsze jazdy i jak na razie myślałem o tym, żeby jakby wyjechać dobrze technicznie i wyjechać jakby w sezon, a nie jakby myśleć o sprzęcie. Zawodnicy pojeździli się naprawdę sporo, tor był znakomity do jazdy, także było kilka już wyścigów spod taśmy, więc wygląda to całkiem przyzwoicie. Zgadza się, więc mamy dosyć solidny trening przed sezonem i myślę, że tutaj pogoda nam nie będzie płatać figli i będzie wszystko w porządku i wszystkie te sparingi zgodnie z planem odjedziemy. Myślę, że jeżeli nie spadnie więcej deszczu, to uda się ten trening odjechać w przyzwoitych warunkach. Myślę, że więcej coś będziemy wiedzieć jutro rano, jeżeli po tych oględzinach toru wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Na tą chwilę trening jest zaplanowany na godzinę 14, tego się trzymamy.